Mam na imię Basia, lat 47. Moja przygoda z CIS-em zaczęła się w 2016 roku, kiedy to po 9 latach straciłam pracę i był to dla mnie ogromny szok. Sytuacja właściwie beznadziejna, ponieważ skończył mi się zasiłek i nie wiedziałam, co dalej ze sobą zrobić. Pół roku siedzenia w domu zniechęciło mnie do wszystkiego i uświadomiłam sobie, że obecny zawód sprzedawcy przestaje mi odpowiadać. A od znajomej dowiedziałam się, że Żywiecka Fundacja Rozwoju prowadzi pracownię, gdzie mogłabym rozwinąć swoje kwalifikacje i doszkolić się. Trafiłam do pracowni opiekuńczej, gdzie mogłam zrobić kurs asystenta osoby niepełnosprawnej. A ponieważ od zawsze zajmowałam się domem, pomagałam dzieciom, osobom starszym, sprzątałam i nie wiedziałam właściwie, że to może być moja praca zawodowa. W CIS spędziłam 1,5 roku. Pani Gabrysia i inne osoby były bardzo pomocne. Nawet szukały dla nas środowisk, co było bardzo fajne i budujące, bo w końcu ktoś uwierzył w nas. Podczas projektu odnalazłam siebie i odnalazłam swój zawód. Uświadomiłam sobie tak naprawdę, że najlepiej pracuje mi się z osobami starszymi w relacji jeden na jeden. Praca w szpitalu, a właściwie praktyka, której też doświadczyłam, to była ciągła gonitwa i poświęcanie czasu wszystkim po trochę. Tutaj z kolei można poświęcić się w 100% dla jednej osoby, poznając ją, rozmawiając. Do dzisiaj pozostaję w prywatnych relacjach z wieloma podopiecznymi z tamtego okresu. Praca opiekuna osób starszych nie jest łatwa i są dni, kiedy człowiek nie daje rady. I bywa różnie, ale znalazłam na to sposób. Zaczęłam malować malowanki antystresowe i poświęcam się temu bez reszty, minimum 2 godziny dziennie i to bardzo mi pomaga. W obecnej pracy mogę porozmawiać z innymi opiekunkami i to też bardzo pomaga, bo nie muszę być sama sterem, okrętem, mogę porozmawiać, poszukać wsparcia. Budujące w tej pracy jest to, że widzi się tą wdzięczność ludzi. A największą radość mam wtedy, kiedy to wszystko ma sens. Poznaję to po uśmiechu, po oczach, po gestach właśnie moich podopiecznych. Za taką satysfakcją zawodową poszła też satysfakcja finansowa. Kiedyś myślałam, że nigdy nie dam rady zrobić remontu, pomalować pokoi. A dzięki obecnej pracy nie tylko pomalowałam, ale zrobiłam remont praktycznie w całym domu w ciągu 2 lat. Odnośnie CIS-u. Nie ma się czego bać. Ja wylądowałam tu przez przypadek. Nie było u mnie aż tak bardzo biednie, ale chciałam mieć pracę, wyjść z domu, robić coś i być potrzebna. A im dłużej człowiek się zastanawia, tym więcej przeszkód sobie wymyśla. Ja uwielbiam działać. Co będzie za 10 lat, nie wiem, gdzie będę na pewno przed emeryturą. A z kolei mam orzeczony stopień o niepełnosprawności ruchowej i mam nadzieję, że nadal mimo to będę mogła działać w obecnym zawodzie, bo bardzo lubię tę pracę.